Hej, cześć, witam was serdecznie i gorąco w 17 odcinku Video News, czyli w programie, w którym dowiecie się o najnowszych informacjach ze świata elektronicznej rozrywki i branży IT. Zapraszam! W ostatnich odcinkach wspominaliśmy o nowych smartfonach firmy LG kierowanych na najwyższą półkę cenową. Poprzedni tydzień przyniósł nam w końcu informacje na temat modeli niskiej i średniej klasy. Koreański producent zaprezentował trzy nowe urządzenia z serii L3, L40, L70 i L90. LG starało się przygotować coś mniejszego i tańszego, ale również całkiem przyzwoicie prezentujące się konstrukcje ze średniego segmentu. Najlepszą słuchawką jest naturalnie LG L90, który wyposażony został w 4,7-calowy ekran IPS o rozdzielczości QHD, 4-rodzeniowy procesor, 1 GB pamięci RAM i akumulator o pojemności 2540 mAh. Mniejsze modele nie są już tak lśniące, ale warto zauważyć, że każdy z nowych telefonów ma pracować pod kontrolą systemu Android 4.4 KitKat, a ten został zoptymalizowany specjalnie do pracy ze słabszymi urządzeniami wyposażonymi w zaledwie 512 MB RAM-u. Brakowało wam ostatnio dreszczyku emocji? Zombie Studios ma dla was świetne lekarstwo. Przygotowują oni bowiem Daylight, czyli produkcję, w której gracz będzie zwiedzał opuszczony szpital psychiatryczny. W nim, jak można się domyślić, będą miały miejsce dziwne i straszne zjawiska. Co jest wyjątkowego w tej grze? Otóż wcielamy się w postać kobiety, a to w grach komputerowych zdarza się bardzo rzadko. Co więcej, nie będzie ona ani silna, ani uzbrojona, więc w celu przetrwania będzie trzeba uciekać. Twórcy informują także, że ich gra wykorzystywać ma możliwości silnika Unreal Engine 4. Poza tym chcą przyciągnąć graczy losowym generowaniem lokacji oraz wsparciem dla Oculus Rift, które zapowiedziano pod koniec zeszłego roku. Premiera tej produkcji odbędzie się już w kwietniu tego roku, a ona będzie dostępna w wersji na PC i PS4. Studio Rebellion przygotowuje kolejną odsłonę serii Sniper Elite, tym razem oznaczoną numerkiem 3. W nowej części ponownie wcielimy się w postać snajpera z czasów II wojny światowej, jednakże nowością będzie zmiana lokalizacji fabuły, bowiem tym razem przeniesiemy się na Czarny Ląd. Elementem, który względem poprzedniej serii zostanie mocno wzbogacony, jest killcam, dzięki któremu możemy zobaczyć, jakie obrażenia zadaliśmy przeciwnikowi naszym celnym strzałem. Tym razem ten efekt ma być znacznie bardziej efektowny, gdyż na szkielet nałożono mięśnie i cały układ krwionośny. Premiera gry odbędzie się w połowie bieżącego roku. Produkcja pojawi się na PC-tach i konsolach zarówno starej, jak i nowej generacji. HTC M8, czyli prawdopodobny następca HTC One, został uchwycony na zdjęciach. Urządzenie najprawdopodobniej napędzane będzie przez 4-rodzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 800 z zegarem 2,3 GHz oraz 2 GB pamięci RAM. Poza tym w środku znajdziemy 5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD oraz system operacyjny Google Android w wersji 4.4 z nakładką Sense 6.0. Ostatnio pojawiły się również informacje mówiące o kamerze 5 megapikseli z technologią Ultra Pixeli. Prezentacja smartfona może odbyć się już w przyszłym tygodniu na targach MWC 2014. Trochę czasu minęło już od premiery flagowego tabletu Sony, czyli Xperia Tablet Z. Można było się więc spodziewać, że w najbliższym czasie pojawi się jakiś wyciek, również a propos następcy tego urządzenia. Dzięki EveLeaks poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat nowego dziecka Japończyków. Tablet ma być bardzo podobny do swojego poprzednika i tak samo jak on oferować ma obudowę odporną na kurz oraz wodę. Z ujawnionych informacji wynika, iż spodziewać się mamy 10,1-calowego ekranu o rozdzielczości 1920x1200 pikseli. Tablet Z2 wyposażony zostanie w 4-rodzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 800 oraz 3 GB pamięci RAM. Poza tym konsumenci otrzymać powinni 16 GB pamięci wewnętrznej, czytnik kart microSD, kamery 8 oraz 2 megapiksele, akumulator o pojemności 6000 mAh oraz system operacyjny Android KitKat. W oczekiwaniu na nową odsłonę serii Batman czas umilić ma nam Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition. Tę produkcję właśnie zapowiedział Warner Bros. Jest to pozycja, która w zeszłym roku zadebiutowała na konsolach 3DS i PS Vita. Twórcy zdecydowali się nie tylko na lepszą oprawę graficzną, ale również na wsparcie dla dźwięku 5.1, poprawioną narrację i kilka zmian w mapie świata. Sama fabuła i schemat rozgrywki pozostaną bez zmian, a więc spodziewać należy się widoku 2D. Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition dostępne będzie na PC oraz konsolach PlayStation 3, Xbox 360 i Wii U. 2 kwietnia produkcję będzie można zakupić za niecałe 16 funtów. Pozostajemy jeszcze na chwilę w świecie elektronicznej rozrywki.
Zaledwie kilka dni dzieli nas od jednej z najciekawszych premier tego roku. Już 28 lutego na polskich półkach sklepowych zadebiutuje Thief. Mimo to Cenega już w ubiegłym tygodniu opublikowała premierowy zwiastun gry. Thief to już czwarta odsłona serii o tym samym tytule, w której gracz wcieli się w Garneta, mistrza złodziei. Powraca on do miasta, aby wykorzystać panujący tam chaos w swoich celach. Najnowszy zwiastun produkcji prezentuje fragmenty rozgrywki i po raz kolejny pozwala na wczucie się w niezwykły klimat tego tytułu. Premiera Thief odbędzie się już 28 lutego, a gra trafi na komputery osobiste oraz konsole Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 i 3. Na koniec tradycyjna ciekawostka technologiczna. Firma Nokia w międzyczasie przygotowań do wejścia na rynek smartfonów z Androidem zaprezentowała Treasure Tag. Jest to gadżet dla zapominalskich, którym zdarza się zostawić gdzieś klucze czy portfel. Kształtem przypomina zwykły breloczek, ale w środku znajdziemy układ scalony, do którego podpięte są m.in. moduły NFC, Bluetooth i GPS. Jeśli odejdziemy od przedmiotu, do którego przyczepiony jest Treasure Tag, to zacznie on wydawać sygnał dźwiękowy. Jeśli to nie pomoże, a zasięg Bluetooth się skończy, wtedy o zgubie poinformuje nas sparowany z Treasure Tag smartfon i wyświetli jego ostatnią zapisaną lokalizację. Pudełeczko waży zaledwie 13 gramów i ma wymiary 30x30x10 mm. Z dobrodziejstw gadżetu korzystać będą mogli również posiadacze Androida i iOS-a. Sprzęt dostępny będzie w 4 kolorach, a jego cena ma wynosić 25 euro. To wszystko w tym odcinku Video News. Jak zwykle zapraszam Was do wejścia na naszą główną stronę i do zobaczenia innych filmów na www.videotesty.pl, odwiedzenia profili na portalach społecznościowych, do których linki znajdziecie w opisie tego filmu. To tyle z mojej strony, trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, pa pa!